pożera wasze skarpetki? Jeżeli tak, to nie jesteście odosobnieni w tym problemie. Tajemnice znikających skarpetek postanowiła rozwiązać Justyna Bednarek w swojej książce Niesamowite przygody 10 skarpetek, 4 lewych i 6 prawych. W książce poznajemy małą Basię oraz jej mamę i tytułowe 10 skarpetek, które mają dosyć tkwienia w koszu na brudną bieliznę i postanawiają zmienić swoje życie. Uciekają dziurą, która jest pod pralką i rozpoczynają różne kariery. Jedna staje się mysią mamą, inna gwiazdą telewizji, ale co najważniejsze, te 10 opowiadań, każde z nich jest osobne, mówią o różnych problemach, o bezdomności, o sieroctwie, o braku perspektyw, o dokonywaniu wielkich rzeczy oraz o spełnianiu swoich marzeń. O problemach tych możecie rozmawiać ze swoimi dziećmi, a książkę polecam już dla dzieci w wieku od 3 roku życia.